Cześć, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. Przygotowałem dla Was analizę epizodu 105 i 106, czyli 7 i 8, 11 sezonu LEGO Ninjago Sekrety Zakazanego Spinjitzu. Przypominam, że od następnego tygodnia następne odcinki będziemy oglądać po raz pierwszy, ponieważ dojdzie do ich premiery. Poprzednie 8 epizodów już mogliśmy wcześniej zobaczyć po ukraińsku chociażby, a teraz przyjdzie czas na dalsze odcinki w USA. Zatem przypomniałem Wam o tym, dlatego już teraz zacznijmy analizę dwóch kolejnych epizodów. Odcinek 105. Epizod zaczyna się sceną, gdzie ninja znajdują się nadal w starożytnej piramidzie. Jay zaczyna czytać książkę Clutcha Powersa, która mogłaby im pomóc w wydostaniu się. Ninja zaczynają się obwiniać, po uspokojeniu ich Lloyd próbuje wymyślić plan ucieczki, a Jay sugeruje, aby przeczytali książkę Powersa, aby znaleźć porady. Nagle robi się ciemno i książka, którą Jay czytał, wpadła do lawy. Lloyd postanawia pociągnąć za łańcuchy, które trzymały ich przy ścianie, a reszta ninja udaje się za nim. Finalnie uwalniają się. Cole używa swoich mocy, aby mogli przejść dalej. Cole prawie by zmiażdżył Kaja. Ninja docierają do grobowca. Lawa przebudziła płomienne żmije. Ninja dotarli do byłego odkrywcy Hagemana, który umarł przez kolce. Wzięli jego sprzęt do wspinaczki. Ostatecznie ninja wydostają się z piramidy. Gdy tylko wyszli na zewnątrz, to zobaczyli, że są otoczeni przez lawę wokół piramidy. Ninja zaczynają się znów obwiniać nawzajem, a Jay zaczyna mówić, w cudzysłowie, ćwiczenia głosowe, które dowiedział się z książki Powersa. Pixar przylatuje po ninja helikopterem i wspólnie lecą do Ninjago. I na tym odcinek się zakończył. Odcinek 106. Ninja w momencie, gdy wrócili do Ninjago, to udali się do wieży Ninjago TV, aby przekazać informacje na temat ataku płomiennych żmij. Fred Finelli, reporter Ninjago TV, mówił o pogodzie w mieście Ninjago, o tym, że kule ognia atakują, też się zastanawiał, dlaczego nie ma ninja. Ninja TV zwraca się do Gail Plotkary, która donosi o konkursie. Następnie ogniste kule atakują, a po przerwie Gail postanawia zmienić swój raport. Następnie są sceny związane z reklamami, więc tutaj nie ma co analizować, a przypominam, w analizach poruszam przeważnie ważniejsze sceny. Później Ninjago TV wróciło na żywo, gdy zwrócili się do Freda Finelego, który zdecydował się przeprowadzić wywiad i zadać pytania o miejsce pobytu ninja. Przeprowadził on wywiad z ognistym kółem, który powiedział, że ich celem jest spowodowanie bólu i zabiciu wszystkich Ninjago. Po raporcie Freda Ninjago TV wraca się do Gay Plotkary, która ma również raport, tym razem o płomiennych żmijach. Ogniste kły otaczają Aspirę, ponieważ mówi, że poszukuje zdradzieckiego kłamcy. Aspira mówi, że ogniste kły znajdują model zwoju zakazanego Spinjitzu, który znajduje się w Muzeum Historii Ninjago. Nie wiedząc, gdzie się znajduje w muzeum, Aspira domaga się jego lokalizacji i planuje nauczyć się tej nowej sztuki walki, by użyć jej przeciwko oszustowi. Aspira odkrywa Gay Plotkarę i domaga się, by powiedziała jej, gdzie jest muzeum. Winny, przestraszony, szybko powiedział czarownicy. Ninja wracają do Ninjago, a Finelli mówi ninja, gdzie jest czarownica. Natychmiast udają się do Muzeum Historii Ninjago. I na tym odcinek się zakończył. Dla mnie oba epizody były całkiem ok i nie mogę się do nich przyczepić. Nie wiem jak wy, piszcie w komentarzach. Widzimy się za tydzień w dalszych analizach odcinków 11 sezonu LEGO Ninjago. Trzymajcie się, cześć!